jest nasz kolega. Jaki? Możemy? Szanowni Państwo, PiS skłócony jest z Unią Europejską, z naszymi sąsiadami. Teraz na cel postanowił wziąć obywateli polskich innych narodowości. Obywateli polskich mieszkających na tych ziemiach od dziada, pradziada i postanowił zgłosić poprawkę, która niestety przeszła do budżetu państwa, którą intencją jest zmniejszenie środków na nauczanie języka mniejszości narodowych. Uważamy to za skandaliczną sytuację. Uważamy, że powinniśmy robić wszystko, żeby obywatele polscy, którzy tutaj mieszkają z pokolenia na pokolenie, dobrze się w Polsce czuli. I ta poprawka PiS-u, firmowana przez tak skrajnych polityków jak Janusz Kowalski, absolutnie nie wychodzi naprzeciw takiemu dobremu czuciu się w naszym kraju przy mniejszości narodowych. Są ze mną wspólnie Ryszard Galla, jedyny poseł wybrany z listy mniejszości narodowych w Polsce, wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, pan Eugeniusz Czykwin z Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, narodowości białoruskiej i były wojewoda opolski, który również parę słów dziś powie pan Wilczyński. Bardzo proszę, oddaję głos koledze Galli. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jakbyście mnie zapytali wczoraj jeszcze, to budziłbym się nadzieją, że rzeczywiście jest to poprawka, która przez wiele tygodni nie była popierana przez większość parlamentarną i nie była popierana przez rząd. Okazało się, że w ubiegłą środę na głosowaniu w Komisji Finansów Publicznych ta poprawka została zgłoszona jako poprawka Prawa i Sprawiedliwości, poparta także przez stronę rządową. A dzisiaj, jak państwo słyszycie, została przyjęta. I muszę powiedzieć, że dla mnie szczególnie, jako przedstawiciela mniejszości niemieckiej, jest to poprawka, która bardzo mocno uderza przede wszystkim w środowisko mniejszości narodowych i etnicznych, bo jest dedykowana zmniejszeniu funduszu oświatowego o kwotę prawie 40 milionów z przeznaczeniem na naukę języka polskiego poza granicami kraju. Języka polskiego. Szanowni państwo, muszę powiedzieć, że jest to pewien sposób szukania zakładników, bo jak wiecie, edukacja dotyczy najmłodszej części społeczeństwa. W naszym przypadku jest to prawie 50 tysięcy dzieci i młodych ludzi, którzy uczą się tego języka. A dzisiaj dowiedziałem się, żeby osiągnąć tą symetrię, o której mówią przedstawiciele rządu, trzeba znaleźć zakładników wśród obywateli polskich. Jest to bardzo przykre. I mam nadzieję, że nie dotrwam do momentu, że te pieniądze w zasadzie będą zabrane. Chciałbym tutaj bardzo wyraźnie też podziękować różnym środowiskom, także i środowisku Polaków w Niemczech. To oni wydali właśnie w dniu 15 grudnia swoje stanowisko, które jest głosem sprzeciwu, żeby w ten sposób traktować mniejszości narodowe, etniczne, które są wymienione w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych, zabierając im środki na nauczanie. Ja osobiście przypominam sobie czasy dawno minione, kiedy w naszym środowisku praktycznie panował zakaz nauczania tego języka. Mam nadzieję, że do tej sytuacji nie doprowadzimy. I drugie stanowisko, które zostało przyjęte przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którzy też wyrażają sprzeciw co do takiego sposobu zabierania środków mniejszościom narodowym i etnicznym. Dziękuję. Szanowni państwo, Polska jest wyjątkowym krajem pod względem narodowościowym. Jest praktycznie jednolitym. Wszystkie mniejszości, podkreślam to, wszystkie mniejszości, a mamy ich w ustawie 9 i 4 mniejszości etnicznej, to zaledwie 1% z ogółu obywateli. Ustawa z 2005 roku zabezpiecza prawa tych środowisk do zachowania swojej tożsamości, swojej kultury i rozwoju. I szkoły są najważniejszym elementem tych działań. Dotychczas ja nie przypominam, a jestem w tym parlamencie już bardzo długo, żeby ze strony posłów rządzącej większości
używane były argumenty symetrii, o tak zwanej symetrii, czynienie z obywateli polskich zakładników w związku z krytyczną oceną działań innych rządów wobec Polonii czy wobec Polaków mieszkających za granicą. To jest szkodzi wizerunkowi naszego państwa i narusza w moim głębokim przekonaniu absolutnie zasadę, narusza regułę państwa demokratycznego. Dziękuję. Poprawka autorstwa pana Janusza Kowalskiego spowoduje poważny uszczerbek w budżetach gmin. W środku roku, kiedy 50 tysięcy dzieci w województwie opolskim z 40 gmin korzysta z tego dobrodziejstwa, jakim jest nauka języka obcego, języka niemieckiego. Nie możemy czegoś takiego akceptować. Nie możemy akceptować kolejnego aktu napaści na mniejszość niemiecką w województwie opolskim. Opolszczyzna jest regionem harmonijnego współżycia większości i mniejszości. Chcemy, aby tak pozostało. Nie zgadzamy się na to, żeby sukcesywnie atakować obecność tablic dwujęzycznych, obecność reprezentacji mniejszości narodowej w polskim parlamencie, a teraz atakować środki, które służą dzieciom. Służą dzieciom tym, które chcą uczyć się języka obcego. Szczególnie to będzie bolesne dla gmin małych, szczególnie będzie to bolesne dla szkół małych na terenach wiejskich. To dobrodziejstwo może być odebrane. Nie ma na to naszej zgody. Jeśli państwo pozwolicie, to chciałbym się odnieść jeszcze do jednego elementu, ponieważ bardzo często używa się przy mówieniu o symetrii o tym, że ze strony rządu niemieckiego wydaje się zero na edukację Polaków w Niemczech. Muszę powiedzieć, że jest to nieprawda. Możecie państwo spojrzeć w tej chwili na portale internetowe ambasady RFN w Polsce, gdzie są informacje, jakie ilości uczniów pochodzenia polskiego korzysta z nauki języka polskiego w Niemczech i jakie środki są wydawane na tą naukę, ale także i na realizację zadań z obszaru kultury społeczności polskiej w Niemczech. Są pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy.